zniwelowanie opadającej powieki. A zatem paczta i podziwiajta. Kochani, witam Was serdecznie na kanale Marga SK 60+. Kanał Marga SK 60+, zwie się tak, ponieważ ja jestem Marga SK i mam 63 plus lat, moi drodzy. To jest kanał dla pań, panów, paniątek w eleganckim wieku, ale nie tylko. Wszyscy są tutaj mili widziani, byleby byli mili. O, byleby byli mili. Kanał powstał też z tą ideą, gdy skończyłam 60 i no niestety już jest z górki. Po prostu pragnęłam stworzyć taki kanał, w którym będzie widać, słychać i czuć, że kobieta w wieku eleganckim nie musi ostrzykiwać się botoksem czy kłaść się pod skalpel chirurga plastycznego, że wystarczy fajny makijaż, który uwydatni jej wszystkie piękne cechy, a te takie nieciekawe po prostu zakryje. O, tak właśnie chciałam Wam powiedzieć. Kochani moi, z czym na razie przychodzę? Ano przychodzę po raz któryś z opadającą powieką. Ostatnio Tryfonka też robiła z opadającą powieką. I też sobie pomyślałam, że zrobię z opadającą powieką, bo panie mają no, problem z tym po prostu. A ja się właśnie w trakcie nauczyłam. Sama sobie kombinowałam najpierw, a później jak stworzyłam kanał, znaczy przedtem jeszcze tak przez rok oglądałam, no to stwierdziłam, że w sumie z tą opadającą powieką to robiłam dobrze. Nie najlepiej na świecie, ale dobrze, nie była taka oklapnięta. Moja opadająca powieka jest opadająca powieka, jakby człowiek nie patrzył, sobie to jest, o, nie? To ona sobie tak po prostu leży tutaj, jakbym miała na przykład tylko tutaj pomalowane, no to jeszcze bardziej bym ją podkreśliła, prawda? No, a pokażę Wam, jak robić to w moim wieku, w starszym wieku. O. I patrzcie, odrobineczkę, naprawdę odrobineczkę nałożyłam korektora, a ten się zwija dalej. Także jak to zrobić, żeby nie wyglądała na opadającą powiekę, mój Boże, jak to zrobić, no. I tak jak mówię, jak widać, jak patrzę się na Was normalnie, to moje powieki są opadające. Mówię, gdybym tutaj tylko była pomalowana, a jeszcze na to położone miała sztuczne rzęsy, czy samą eyeliner, no to koniec, kochani, gruby. To już bardziej opadające, to nic, do worki od kartofli wysiadają po prostu przy takich powiekach. Okej, no to bierzemy się do roboty. Do tego celu, kochani, przygotowałam sobie tą paletkę od Chudej. Mam aż dwie. Tak sobie wygląda i sobie nią troszeczkę popracujemy, żeby te nasze woreczki, co nam wiszą, zredukować. Brwi zrobione, na twarzy mam już foundation, mam puder, mam brąz, mam troszeczkę różu. Jak skończę z okami, wtedy, moi drodzy, zrobię resztę, jak zwykle, i przyjdę do Was, ale to będzie później. Czekajcie. Wczoraj tutaj działy się różne dziwne rzeczy, a mianowicie kręciłam po raz pierwszy filmik nowym aparatem miałam wszystko ładnie przygotowane, a dzisiaj nie mam nic ładnie przygotowane, muszę popatrzeć. Co tu, skąd tu wziąć i jak te. Dobra, nie wiem, Bailey to jest chyba, wzięłam pędzelek i tym może środkowym zrobię, zaznaczę po prostu. O, patrzcie jakie.
zaznaczę, tu pojadę sobie, tu jest, no, załamanie powieki i w załamanie powieki i powyżej, troszeczkę. Takim delikatnym. Nie gruntowałam innym kolorem powiek, tylko jest na nich i tutaj do góry trochę, tylko na nich jest, moi drodzy, no, korektor. A czemu nie gruntowałam, nie wiem. Tego wam nie powiem. I tu tym resztkami co zostało. Co robimy przede wszystkim? O, Trwonka to pięknie wytłumaczyła. Robimy przede wszystkim na wysoko podniesionych powiekach. Jak Trwonka mówiła, że jak tu jeszcze jest sen, to można sobie palcem pomóc. Ja jestem przeciwko rozciągania skóry pod oczami, nad oczami, absolutnie. Nie? Ale wiecie, ja cały rok zdziwiona chodzę, drugi rok. Bo jak nie korona, to ten człowiek się wiecznie dziwi, to do mnie tak te brwi same zostały. I tylko smarszczki się naprodukowały. Taka jest prawda. A zatem, jak widać, jedno robię oko po polsku, drugie po niemiecku. Na niemieckim kanale po prostu tam powoli zaczyna życie umierać. Ale nie o tym mamy mówić i nie jest to żadna strata dla mnie, bo przyjaciółka mnie namówiła, mówi, a nóż widelec. I bardzo się dziwi, że... O, zawsze szukam tego, żeby wyczyścić pełen zarys. Okej, no to tu już pojechali i weźmiemy sobie teraz taki bardziej... Weźmiemy ten bordowy, o ten. I weźmiemy sobie jego załamanie powieki i tu na górę. Niewielka ilość, bo te cienie bardzo ładnie się rozprowadzają. Nie można o chudej nic w tym sensie powiedzieć, że się nieładnie rozprowadzają. O. I w powiece i troszeczkę do góry, troszeczkę do góry. A my górole. Jak jeszcze kto było? A my górole prędziutko, wiecie co, nie pamiętam. Mam sklerozę. Słuchaj, jak jadę gdzieś na zlocie a chcę pośpiewać, to muszę mieć śpiewnik, bo zapominałam. A żeby było śmieszniej, to słowa piosenek Ireny Santol, które słuchałam, moja mama nałogowo, to pamiętam. No i widzicie, tak to jest. Okej, jesteśmy tu i tutaj sobie, kochani, wyznaczymy tą linię na dół, która tu jest, tym samym kolorem. O, i dotąd mamy, i tu nam się kończy nasza część do malowania oka. No, to można sobie później pani rozblendować. Ja wolę troszeczkę, wiecie, do góry, bo wtedy oko wyciąga tak, nie? Tak liftinguje, co tak się świeci. Już wiem, nie wytarłam. Tak, to jest oko wtedy liftingowane, moi drodzy. I teraz biorę sobie, który miałam, ale odłożyłam swojej mądrości niepoczytalnej. Ten, co to jest? To jest hulu. O, weźmiemy ten hulu. I ten ciemny brązowy. No, weźmiemy sobie ten ciemny brąz. To jest taki, nie wiem, co to jest. Nie wiem. I sobie tu. Nie? Powklepujemy. I weźmiemy na przykład hulu rozczapieżony, nie wiem jaki to jest numer, i tym rozczapieżonym sobie to wszystko rozmiękczymy. I teraz patrząc prosto na oko bez niepomalowane, nieuszminkowane, nieopomalowane, na oko pomalowane widzimy
optyczne, po prostu, oprócz, jak to powiedzieć, optyczne Täuschung, to po niemiecku by było, tej właśnie opadającej powieki. Jak tak się patrzy na półzamkniętym oku, to jeszcze ten kawałek do tego, a nawet ja nawet robię bliżej brwi, powiem wam, robię te, gdzie jest pędzel, maluję te moje, nie? A nawet powiem wam, że prawie pod sam ten. I tu w tym momencie on jest tu opadający, a ma nie być opadający, więc wychodzi za to. To muszę jeszcze rozblendować, bo tak jak ktoś na... Jakaś uliczna muzyka, czy co? Czy mi w mózgu już tak gra? Wklepujemy, nie? I rozblendowujemy. Rozblendywujemy. Okej. Okay. Z tymi kolorowymi nie wiedziałam, jak dać radę, co z nimi robić. No jeszcze troszeczkę jednak ten środek, tym, co mi zostało, no jeszcze troszeczkę tutaj podjadę, o, i tak, o, troszeczkę się jednak osypują, ale ładnie się rozblendowują, co widać, słychać i czuć. Ja zobaczę, co tu mam, co to jest za, a to jest takie, o. Tak ładnie, wiecie, łapał tę ostrość nagle, ten, nie, czekajcie, ja sobie dam ten. Tu. O. Taka będę. Że sobie dam ten oto tu. Przyszło dziecko do babci, które nie umie normalnie rozmawiać, tylko drze japę. Naprawdę. Stoi i wrzeszczy do tego, ciągnie ją za ten... Nikt z tą babcią nie stoi. Znaczy to jest taka babcia mniej więcej w moim wieku, nie? Nikt ze mną nie stoi, ona stoi, jak do niej mówi, to szarpie ją za coś tam i drze te góry. Ja normalnie aż człowiekowi wierzyć się nie chce. Jak oni muszą w domu rozmawiać? To jest po prostu dla mnie ten. I wziąłem taki, o taki, paski z czubeczkiem trochę. Cały czas tak ustawienia sprawdzam. Teraz podwyższyłam mu troszeczkę ISO. Do 160 chyba, bo nie widzę. Bo ten aparat ma taką funkcję, że jak się wciśnie się tą funkcję, to na ekranie ma się bez tych wszystkich opisów. Ja myślałam, że to się ma tak, jak się już końcowe stadium, nie? A to jednak za dużo se myślałam. Byłam przyzwyczajona, żeby widzieć, ile jeszcze czasu, ile ten, a tutaj jak nawet spojrzałam, to nawet tego czasu, powiem wam, nie było, nie? No, tak to wygląda. I wiecie, co zapomniałam? Już wam mówię, co zapomniałam. To zapomniałam. O. Tego zapomniałam. I tak sobie tutaj, to także troszeczkę, jeszcze w to wchodziło. Wtedy są te powieki nieruchome, takie bardziej ładniejsze. Moim zdaniem, ładniej to wygląda u góry. Jak, wiecie, no. Moim zdaniem, każdy ma swoje zdanie, może to nie jest ładnie. No i teraz tak, ten mam. To teraz taki, czy taki? No. Absolutnie. Wow. Piękny kolor, patrzcie. I tu go mam i też go tutaj zaraz ten wyczyszczę pędzelek. I ja potrafię jednym pędzlem obrobić cały makijaż. Po prostu czyszczę. Ja pójdę tego, uduszę tą babcię. O, tak będzie najlepiej. I tutaj też sobie przeciągamy, żeby one się tak ze sobą... Czekajcie, tu jest taki do przeróbki. O, sobie ze sobą się tak, o. Nie? Czy ten, o. Nie wiem. Chciałabym, żeby to było jaśnie, wiecie? Ten niby by bardziej pasował
Zobaczymy. No. Se tak, nie? No, ale jak powiedziałaś, a to powiedz by. I zrobiłam cudo, ósmy świata. Dobra, wiem czego nie można kłać, a co można. I już mamy super kolory pomieszane. I teraz jeszcze raz tym. O, żeby przejście było. I jeszcze raz. Znaczy najpierw było tym łaciatym, a tutaj teraz tym. Z tym miedzianym. Ten sam. O. Oczywiście sobie zababrałam, żeby nie było, przecież inaczej nie umiem. No. Sobie od razu to wytrę, a tu sobie poprawię. Znowu tym pędzelkiem. Znowu. O. I mamy, kochani, zrobione oko. Jako taką, niejaką chudą. To sobie możemy później przeciągnąć. Tak bardziej, co zrobię? Jak najbardziej, bo to powiększa oko. Tu się podeprę złotościami od Kitulca. Wezmę sobie, ten jest o właśnie z... Z glam shopu mieszam sobie ten pierwszy z tym toperkiem trochę i jadę o tu, żeby było po prostu jaśniej, nie? Inaczej wygląda. Jest jaśniejsze. O. Nawet to. I sprawa gotowa. Zniwelowana, opadająca powieka i zrobione praktycznie makijaż. Będziemy później za chwilę dalej robić. A no kochani, dotąd doszłam, no i teraz co? Rzęsy, usta, troszeczkę highlightera i oczywiście ten korektor pod oczy i widzimy się. Okej, moi drodzy, jestem prawie gotowa, bo jeszcze sobie oko tak wydłużę, ponieważ tutaj jeszcze dołożyłam sobie bez waszej obecności troszeczkę fioletowego, to oko się zrobiło takie okrągłe, żeby je zrobić troszeczkę jakby dłuższe, jakby dłuższe, no wydłużyć, powiększyć i wydłużyć, to wezmę sobie teraz tego, którego nigdy nie brałam. Ups. I sobie zrobię o takie lekkie do nosa przedłużenie.
o nasady nosa. Nie za dużo, można zgarnąć i już mamy to oko. Wygląda już zupełnie inaczej, sami musicie przyznać. Na koniuszek jeszcze wezmę sobie ten troszeczkę z kitulca też tego pierwszego i odrobineczkę, dosłownie, o, tutaj i już ten makijaż wygląda inaczej. Ale kochani, troszeczkę wziąłem tego kremu i tak troszeczkę tutaj rzęs może sobie spadać malutki, ale widzicie, sobie tu się naświecić, to się świeci. No, leży ten krem, leży, a ja z nim nic nie robię. No to teraz zrobiłam. I to by było na tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o zniwelowanie opadającej powieki. A zatem paczta i podziwiajcie. A zatem, mili moi, żegnam się z wami serdecznie, dziękując z całego serca, że tutaj byliście, że mnie oglądaliście, dziękując za łapki, dziękując bardzo gorąco za komentarze. Życzę wam spokojnych dni, zdrowych i samych dobrych nowin, moi drodzy. Trzymajcie się, widzimy się już całkiem niedługo w następnym filmiku. Pa, pa. Mua. Mua.